Every eye is on me, spinning heads like a disco ball. Cause I don't have a good sight, they all shine. I just wanna have a good time. Skin is like a New York night. I know you've been high and dry, looking for me all your life, but I'm mine. Dobra, więc tak. Wyszliśmy teraz z naszego hotelu Empire. Zbliżamy się do drugiego hotelu Empire i będziemy szli główną drogą do Carrefoura, a później do tego centrum, co nam wysłał Kamil. Pewnie się zastanawiacie, o którym Kamilu mowa, więc mogę wam tylko powiedzieć szybciutko w tajemnicy, że poznaliśmy pewnego youtubera, Kamil in Travel. Naprawdę spoko gościu, ale to opowiem wam wszystko w następnym filmie. Póki co wracamy do vloga. Jesteśmy poza Carrefourem, idziemy tą główną drogą i patrzcie, co mamy. W cieniu relaksują się pieski. Jeżeli chodzi o te pieski, no to wydaje mi się, że ogólnie po prostu było im bardzo gorąco i chowały się od słońca. Aczkolwiek widziałam, że tam dbają o nie, bo mają gdzieś miskę wody, jak również jedzonko. Nas koło hotelu też tak było. Trzy pieski, nie? W cieniu sobie leżą. Tu następne, piesowate. Halo. No i tutaj gdzieniegdzie pieski sobie siedziały, na zewnątrz, w cieniu. Kurczę, strach się bać. Znaczy one są na pewno zmęczone też tym słońcem, ale lepiej nie podchodzić do takich piesowatych. Na początku się bałam, że może ugryźć czy coś, ale one były tak wycieńczone słońcem, że nawet nie ma opcji, żeby w ogóle się ruszyły, podchodziły czy były agresywne. No i tutaj macie pełno coffee shopów. Dobrze, że co jakiś czas jest cień, bo bym chyba wpadła na cyski. Więc są tu budownictwa, w których trzymają kurczaki. Znaczy nie w środku w budynku, tylko na zewnątrz. Trzymają kurczaki, tego się nie spodziewałam i się bardzo wystraszyłam. Jak się wystraszyłam, ludzie! I na przykład z tej strony jest dzielnica taka, no, troszeczkę gorsza. Z drugiej strony, tam jak przejdzie się przez ulicę, jest lepsza. Więc jest takie zmieszanie z pomieszaniem. No właśnie tak to wygląda w Egipcie. To jest kawiarnia Fantazja Zaman. I tutaj, kochani, właśnie pokażę wam na mapie Hurghada. Mniej więcej w tym miejscu jest nasz hotel. Czekajcie, czekajcie. O, właśnie tutaj. I teraz z hotelu idziemy tą główną drogą przez Carrefoura i tutaj właśnie znajduje się kawiarnia Fantazja Zaman. To tak dla waszej informacji. A tutaj chyba jakiś hotel opuszczony. Albo jeszcze nie. Nie do końca zrobiony. Nie do końca wyremontowany, to na pewno. No tutaj są budynki mieszkalne. I sklepiki. Tutaj widzę siłownię. No już taka widać, że chyba lepsza trochę, bo my mijaliśmy ostatnio siłownię. Wcześniej. Moon Beach, jakiś hotel. No, ale tamta siłownia to taka była też typowo, wiecie, typowo chyba ichna. Aczkolwiek, ojej, jak ktoś jest tu na dłużej niż 2 tygodnie, to może sobie na pewno wykupić karnet. Moon Beach Club. Okej. Okay. O, plażowa. Plażowa impreza. No i tutaj, słuchajcie, mamy mały kawałek pustyni, aczkolwiek może to po prostu jest jakieś miejsce zapiaszczone, niekoniecznie to musi być pustynia. W każdym bądź razie, jak przechodziliśmy przez ten kawałek, było tak gorąco, zero powietrza, taka duchota, że przypomina mi się, jak oglądałam filmy czy bajki, gdzie ludzie znajdowali się na pustyni i po prostu mdleli bez braku wody i z tego gorąca i tak mówię, co? Ja bym przeszła całą pustynię, nic by mi nie było. Nie, zaufajcie mi, że naprawdę taki kawałeczek było tak ciężko przejść, że myślałam, że się tam uduszę. Patrzcie, jak ładnie, tu jest Sunny Days El Palacio. Tam, gdzie widać. Tutaj za El Palacio macie restaurację Cafe Paradise. No i park, w którym, z tego co pamiętam, chyba była dobra zabawa kiedyś. Ale to było z 15 lat temu. Good morning. O, tutaj takie długie mamy shopping center na zewnątrz. Już połowę przeszliśmy. I zaraz będzie ten moment, kiedy już nie dajemy rady, więc wzięliśmy taksówkę. Wiecie, kochani, jest tak gorąco, że nam się normalnie pali sprzęt. Dobra, kochani, jesteśmy tu. Kierujemy się, no, tak, z 2 kilometry stąd. No i wzięliśmy taksówkę, bo jest mega gorąco, nie dajemy rady. Więc tutaj nas pan prowadzi.
i ogólnie z taksówkarzem musieliśmy się targować, bo to jest normalne, oni uwielbiają targowanie. Chciało od nas chyba 5 dolarów, później stargowaliśmy do 3, a później powiedziałam, wiesz co, jak za jednego nas nie weźmiesz, to ja dziękuję. I tak mu się opłacało, bo tak naprawdę to oni jadą nie za jednego dolara, tylko dosłownie za 3 czy 4 funty egipskich to kosztowało, bo jeszcze zajechaliśmy na stację i widziałam, ile płacił. On myślał, że ja się nie znam na ich pieniążkach. Pomylił się. Jesteśmy coraz bliżej ulicy Sheraton Road, na której znajduje się mnóstwo sklepów. Między innymi jedziemy tam po coverek na GoPro, żebym mogła was wsadzić pod wodę, więc następne vlogi będą podwodne. Łup, łup, będzie fajnie. I z tego co wiem, na tej ulicy jest dużo właśnie sklepów do nurkowania, więc mam nadzieję, że tam coś znajdziemy. Aczkolwiek teraz, jako Sandra z przyszłości, już wam mogę powiedzieć, że niestety nic nie znalazłam. Dobra, kochani, jesteśmy w tej najbardziej busy... na tej najbardziej busy ulicy i właśnie próbujemy się dostać do Maka, a tutaj jest obok, nawet nie zauważyliśmy wcześniej, tak schowany. Regina Resort tutaj od razu naprzeciwko Maka, to idziemy sobie coś zjeść. Dobra kochani, tyle jedzenia, czyli 4 burgery różnego rodzaju, 2 porcje frytek i 2 picia. Dostaliśmy za... No szejka, ale mogłam wziąć picie. Kupiliśmy za 465 dolarów egipskich. Więc taka cena, wiecie, no, polska, nie? Trzeba tak uważać. Nie wydają reszty, albo wydają za mało. Patrzę przy jedności, nie? Jak widzą oczywiście przy jednego, no to na pewno się nie zna, więc wydam 5-10 dolarów mniej. Bo czemu nie? Więc uważajcie na to, to jest bardzo ważne. 10 funtów egipskich. 10 funtów egipskich. Dolarów powiedziałam. No, 10 czy 5 funtów egipskich. Aczkolwiek w aptece też nasza baba zrobiła ciula, nie? 2 dolary. To wiedzieliśmy, no. To jest z McDonalda. Macie taki widok ładny. Znaczy ładny. To widok ulicy. I też można siedzieć na zewnątrz w McDonaldzie. Wiadomo, że w taką pogodę wszyscy chcą być w środku, bo jest klima, fajnie, miło i przyjemnie. Na pewno, jeżeli tu przyjedziecie, przekonacie się, że w taką pogodę lepiej siedzieć sobie w klimatyzowanym. No jest, nie wiem, z 48 stopni, jak nie lepiej. Tak, właśnie nasza nawigacja też szwankuje, albo to po prostu tutaj ta nawigacja, bo dosłownie przyszliśmy, nie wiem, 10-20 metrów jesteśmy. To jest ten sklep. 10 kroków. No, 10 kroków. Zobaczymy, co tu mają. Tam jest taka uliczka, a tam jest skóra chyba z tego, z krowy, zdjęta. Dobra kochani, jest to okej, okej. No i może lepiej jak nagram to przez mikrofon, bo straszne szumy są z lewej, samochodów dużo jeździ, z prawej i z lewej jakiś wiatr. Więc tak, jeżeli chodzi o zaczepki, to już mówiłam we wcześniejszych filmach, że zaczepiają bardzo dużo. Ja kamerę wyciągam raz na jakiś czas, no to wtedy jest tego mniej. Starają się nie zaczepiać, co jest fajne, tylko schowam tą kamerę, to już są zaczepki. Chyba się boją po prostu, żeby to nie było nagrane i nie poszło w świat. No nie wiem. W każdym razie to sobie teraz właśnie szukamy tego coverka na GoPro, no i jest ciężko. Szukamy dalej. Przechodząc przez ulicę też trzeba uważać, bo pasy są, ale bardzo rzadko. I zazwyczaj się biegnie, bo oni po prostu albo jadą dosłownie ci prawie po piętach, nie patrzą, czy ty przechodzisz, czy nie. Albo, nie wiem, no jeszcze we mnie nikt nie wjechał, no ale też trzeba uważać. Patrząc z ich strony, no powinniśmy szybciej ruszyć tyłki i po prostu przejść tak, żeby nikomu nie przeszkadzać żadnemu samochodowi. Dobra, kochani, byliśmy w 6 sklepach i nie możemy znaleźć coverka dla GoPro. No to jest, widzę, duży problem tutaj. Nie wiem, czy wszyscy mają zwykłe kamery, czy o co chodzi. Idziemy do ostatniego, jest jeden z największych, więc mam nadzieję, że tam cokolwiek znajdziemy. A jak nie, to trzeba będzie sobie poradzić inaczej. I kupimy zwykły cover. Jeszcze kawałek dalej. Tam są też te sklepy.
No i tutaj, kochani, jak widzicie, się kręcimy, bo naprawdę nie mogliśmy znaleźć. Koniecznie, jak będziecie w Egipcie, wykupcie sobie internet i wtedy jest też łatwiej, bo z mapami Google to tak naprawdę traficie wszędzie. W każdym bądź razie byliśmy w super ekstra sporym sklepie do nurkowania. Tutaj już wam pokażę. Nazwa to jest Scuba Store Hurghada. Wchodzi się do góry po schodkach. Uważajcie na tych schodach, bo jest mega niebezpiecznie i ślisko. Tam mają naprawdę duży wybór, ale kowerka nie mieli. Niestety nie mieli kowerka. Więc później powiem wam, co zrobiłam, żeby móc nurkować. No i tutaj, kochani, już wracamy do domu, bo przeszliśmy kilka tych sklepów, oczywiście wszystkich wam nie nagrywałam. Wracamy do domu, to jeszcze zobaczycie Hurghadę od troszeczkę innej strony. Tutaj też będziemy wracali jakoś drogami w ogóle innymi. No to teraz wam pokażę, jak i co wygląda to. Tutaj już wracamy, kochani. Nie znaleźliśmy, czego potrzebowaliśmy, ale chociaż się najedliśmy. Tyle dobrego. Tutaj jest Queen Clinics. Może znajdziemy. O, jest. Tutaj jakieś o... Nie wiadomo co. Wessel, coś tam. Hello, thank you. Dzięki. No, chyba lepiej to po polsku do nich mówić. Thank you. Nie. No i co mogę powiedzieć? Ogólnie oni mają modlitwy w ciągu dnia, więc tak jest codziennie, znaczy nawet dwa razy dziennie bym powiedziała, po południu i wieczorem. To jest normalne, tak mają, to jest ich kultura i to trzeba zaakceptować. To my przyjeżdżamy do nich, a nie oni do nas. To po pierwsze. Po drugie, tutaj jak widzicie, idziemy właśnie bocznymi, to jest główna ulica, aczkolwiek nie jest już taka fajna jak ta Sheraton Road. Więc to jest stare miasto, po prostu no już tutaj nie jest tak czysto i tak ładnie, tak fajnie jak w tym nowym. Aczkolwiek dla nas to jest coś innego i coś takiego, co każdy z nas chce zobaczyć, jak oni żyją, jak to wygląda. Więc tak, przechadzamy się. W sumie to już wracamy bardzo szybkim krokiem, bo naprawdę było tak gorąco, że już chcieliśmy iść do domu. Tutaj, kochani, mamy Hadad, stare miasto, tylko idziemy od bocznej ulicy. Tak mi się wydaje, się nie mylę, bo ja też taka obeznana super ekstra nie jestem, zaraz wam pokażę na mapie. No i błąd. To nie jest stare miasto Hadad, tylko to jest po prostu dalsza część Sheraton Road. Znaczy już troszeczkę zeszliśmy z Sheraton Road, właśnie wam pokażę teraz na mapie. No, pomyliłam się i to o spory kawałek, bo Hadad to w ogóle jest w innej części Hurghady. Daleko, daleko stąd. Zaraz będziemy niedaleko resortu El Palacio Sunny Days i tam pójdziemy sobie do kawiarni, wam też pokażę wszystko. Dlatego wiedziałam, że się pomyliłam, coś mi tutaj nie pasowało. No, tak jak widzicie, uliczki tam w środku to jest po prostu... Bardzo tak, no, wiadomo jak to wygląda, ale tu przy głównej ulicy to jest w miarę spoko, wszystko się jakoś komponuje. Powiem tak, było dużo tych bocznych, pobocznych uliczek, ale jednak tam trochę się bałam. No niby byłam z Danielem, no ale co byśmy we dwójkę zrobili, jakby nas ktoś zaatakował? Nic! Ani uciec, ani wezwać policję, bo był moment, kiedy poszliśmy faktycznie gdzieś tam dalej w bok. Wydaje mi się, że będą z tego vlogi jeszcze inne. I tak, czułam się bardzo niepewnie i w ogóle trafiliśmy na wojsko, ale to wszystko wam pokażę w następnych filmach. W każdym bądź razie, zaraz zobaczycie te mega rondo, przez które ciężko przejść, zwłaszcza jak jedzie tłum samochodów i nie wiadomo, w którą stronę. Tu policja patrzy, mówię, mogę przejść, nie mogę przejść, przez pasy iść, których nie ma. Jak to zrobić? Dobra, musimy się przemieścić w którą stronę, żeby nas nie przejechali. Najpierw tam. Tu jest ogólnie rondo, ale jakoś nie ma jak przejść, powiem wam. To dziwne, bo powinny być chodniki, żeby w ogóle móc przejść. Co? Tu? Tutaj, kochani, wracamy do domku, bo chcemy, znaczy do domku, do hotelu, bo chcemy na basen. Jest tak gorąco, jak mówiłam wcześniej, że już nie wytrzymujemy. Patrzcie, kosiołek wjeździe ich. Fajnie. Patrzcie, lover. Dobra, kochani, tutaj mamy też dużo sklepów Lidl, Aldi, więc jak ktoś potrzebuje pić, bo w taką pogodę na pewno się chce.
są podróbki, to nie są prawdziwe, ale te prawdziwe te. Czekaj, które chcę? Nie wiadomo co to jest, właśnie. Kochani, przyszliśmy sobie do restauracji jeszcze. Coś, nie wiem, dziabnąć, wypić, zobaczymy. Tak wygląda, tak się prezentuje. Bardzo ekskluzywne. A ceny ma naprawdę dobre. Tak jak tutaj, nie wiem, wam powiem. 4 zł za każdy paragiecik. Tak. 4 zł za koktajle, kawy, 5 może. Super cena. Tu się nazywa, nie wiem jak się nazywa ta restauracja, bo jest po... O, Saya Cafe? Być może. Bo jest po arabsku, po egipsku. Aczkolwiek jest koło Sunny Days, El Palacio, więc... Patrzcie co tutaj mają na wejściu. Chyba je karmią, co? Toalety też mają całkiem przyzwoite. I uwaga, uwaga, tutaj mają szisze i bilardy. Taki osobny jakby kawałek, żeby sobie pograć. Bilarda pewnie wypić. No, prócz kawek, piwko i inne rzeczy. O, które mają dwie iced latte, nie, dwie iced chocolate coffee. Zapłaciliśmy za nie 125 funtów egipskich. Ołki dołki, kochani, mam nadzieję, że film wam się podobał. Pamiętajcie, że zawsze wkładam swoje całe serce w montowanie tych filmów. I pamiętajcie, że mam również playlisty strasznie ciekawe, muzykę, jak różne inne, więc możecie sobie zobaczyć z prawa i z lewa. No to dzięki za oglądanie, kochani, i widzimy się w następnym. Trzymajcie się, pa!